Witam, z tej strony Nightshade, a to jest przewodnik stada, rozdział 12, tańczący z kuckami. Ant musiał przyznać kuckom jedno, że w kwestii organizowania zabaw i uroczystości były niesamowicie szybkie. Podchodząc do lądowania, już z daleka widzieli tłum na pasie startowym. Dziesiątki kucyków różnorodnie ubranych machało do nich, jak tylko znaleźli się w polu widzenia. Zabłyszczało na dole zielone światełko, oznaczające zgodę na lądowanie. Opadli na trawiastą platformę, na której rozwinięto długi, czerwony dywan, a wtedy powietrzem wstrząsnął potężny okrzyk, dobywający się z rozemocjonowanych gardeł. Wtórował mu huk tupiący kopyt i radosne skandowanie imion. Anty nie deudawał skromnisia i bardzo chętnie przyjmował takie powitanie. Pozwolił, by obsługa lotniska zdjęła z niego pasy, ale Fluttershy była już tym nieco zawstydzona. Spike pomachał do tłumu, ciesząc się ze swojej chwili sławy. Dornier zasaludował przed nimi i powiedział coś w stylu: gratuluję perfekcyjnego hajdu na Hoga. A Ant mu odpowiedział również w wojskowy sposób. Kapitan wskazał kopytem koniec pasa, gdzie czekały żobie księżniczki. Szczęśliwe, choć wyraźnie zmęczone. Przyjaciele ruszyli w ich kierunku, dopiero teraz dostrzegając pewien niekomfortowy kontrast. Wszyscy dookoła, żołnierze w lśniących zbrojach i czystych mundurach, kucyki w świetnych strojach, a nawet same księżniczki aż błyszczały decyzyjnością. Oni byli brudni, poranieni, Anpowi sączyła się krew z wielu miejsc, a w tylnej części ciała stracił sporą płać futra. Fluttershy miała na podbite oko, zarobione od celnego ciosu Rarity, której grzywa, ogon i sierść wyglądały wprost katastrofalnie. Podkrążone od płaczu oczy, pinki nadawały jej z lekko upiorny profil. Spike od częstego zielnięcia ogniem śmierdział zdecydowanie zjawiskowo, a Applejack zostawiła na pięknym dywanie zabłocone ślady kopyt. Dlatego kiedy stanęli przed księżniczkami, kontrast boleśnie rzucał się w oczy. Ant mimo to zrobił zaciętą minę, stanął na baczność i odezwał się stalowym tonem. Księżniczka Celestio, księżniczka Luno, Ant Darkguider melduje powrót z zadania bojowego pierwszej kwestrańskiej drużyny do zadań specjalnych. Melduje posłusznie, że zadanie zostało wykonane. Księżniczki popatrzyły na siebie i roześmiały się, a Ant uśmiechnął się krzywo, prezentując obity nos. Celestia odezwała się ciepło. Smoki, kucyk uczy się o nich tyle lat, a wy potraficie zaskoczyć go i rozbawić w jednej sekundzie. Zaryzykuję stwierdzenie, że stoją przed nami dwa najbardziej niezwykłe smoki w Equestrii, a także sześć najbardziej fascynujących reprezentantek przyjaźni. Jak myślisz, siostro, może to my powinniśmy im składy meldunki? Luna zachichotała, a potem spróbowała naśladować minę i poza Anpa, co wyszło odrobinę kuriozalnie. Ja, księżniczka Luna, melduję, że pożar nienawiści w Ponyville został ugaszony? Dobrze było? Spytał Anpa, który pokiwał głową. Potem powiedział coś cicho do Spike'a, a ten wyjął i położył kopyt księżniczek, pęknięty hełm oraz dwa obskubane skrzydła. Księżniczko, powiedział Ant, pękając z dumy, oto trofea zdobyte w tej bitwie, dowody, że wykonaliśmy zadanie. Och, Ant, przecież my tutaj nie wymagamy od nikogo takich dowodów, zaśmiała się Celestia, a Luna z ciekawością obejrzała skrzydła. No cóż, skoro tak, zmarkotniał szakal, to chyba to już dłużej nie jest potrzebne i można się tego pozbyć. O co to, to nie, powiedziała Celestia. Mam dlatego idealne zastosowanie, i róg rozbłysnął miodową żółcią, a skrzydła i hełm zniknęły. Ant chciał spytać, gdzie się podziały, ale Celestia kontynuowała. Ale my tutaj rozmawiamy wesoło, a wy potrzebujecie natychmiastowego opierunku i leczenia. Idźcie za Luną, ja muszę dopilnować przygotowań do gali. Gali? Spytała Pinky, podskakując w górę. Tak, trzeba uczcić dzisiejsze wydarzenie, ale potrzebujemy jeszcze chwili. Wielu mieszkańców Ponyville chciałby wam podziękować za ratunek. Dajmy im jeszcze trochę czasu, aby mogli dojechać do Canterlotu i się przygotować. Mrugnęła i odeszła do zamku. Luna poprowadziła ich innym korytarzem. W jednym ciaśniejszym przejściu machnęła ogonem, omiatając cały żywiet Anpa, który się wzdrygnął zaskoczony.
Nawet nie wiesz, jaka jestem szczęśliwa, że znowu ciebie widzę, szepnęła do niego tak, aby nikt więcej tego nie usłyszał. Szakal nie podzielał tej radości, zmartwiony, że nie umie jej powiedzieć, że dziś chce odejść i już nigdy się nie spotkają. Fluttershy posiadała niepowszechne umiejętności medyczne, wielką wiedzę, a także, co oczywiste, gigantyczne serce. Jednak nie mogła nawet marzyć o różnorodności magicznych specyfików, jakie miał do dyspozycji lazaret pałacowy w Canterlocie. Sanitariuszka szybko nasmarowała oparzony fragment ciała Anpa, a skóra natychmiast odzyskiwała właściwą barwę, a futro odrastała w oczach. 5-minutowy okład wyleczył w Fluttershy z opuchlizny, a Rarity nawet nie zauważyła, kiedy medyczka przywróciła jej normalny wygląd. Pinki nie potrzebowała dodatkowych leków, gdyż perspektywa rychłego balu całkowicie wypłukała z niej wszelkie ślady po smutku. Potem została tylko kąpiel w ogromnym, podgrzewanym basenie, dużo większym od tego w gabinecie spa z Ponyville. Wszyscy, nawet Spike, zgodnie przetwierdzili, że była to najlepsza nagroda, jakiej mogli oczekiwać za ostatnie trudy. Anpa nawet trzeba było co chwilę dobudzać, gdyż gorąca woda całkowicie go uśpiła. Jeszcze tylko ubrać je w wytworne suknie, podobne do tych, które Photofinish zakupiła od Rarity dawno temu i można było udać się do sali tronowej. Anp ponownie założył swoją obrożę wraz z lakerimą, a Spike'owi znaleziono elegancki garnitur z muchą. Otworzyli wrota, a wtedy gromkie oklaski niemalże zwaliły ich z nóg, a blask tysięcy świec odebrał wzrok na krótką chwilę. Potem rozległy się fanfary, więc stwierdzili, że najwyższy czas wejść do środka. Faktycznie, obok nieznanych im wystrojonych dworzan i dostojników canterlockich, przybyło też mnóstwo kucyków z Ponyville. One wydawały się być najszczęśliwsze i najgłośniej wiwatowały, to też im dziewczyny ze Spike'iem najchętniej obmachiwały. Amp zachował powagę i kroczył po czerwonym dywanie sztywno jak na defiladzie. Cóż, wojskowa etykieta zobowiązuje. Pod nogi rzucono im kwiaty, a w powietrzu wirowały chmury konfetti i serpentyn. Pinki złapała w zęby jedno z lecących róż, a potem wsadziła ją sobie we włosy. Podeszli do stojących przed tron księżniczek i wszyscy skłonili się z szacunkiem, a potem ustawili w szeregu. Celestia otworzyła usta, a na sali w ciągu jednej chwili zapadła idealna cisza. Klaczy i ogiery obiście uroczyście mieszkańcy Canterlotu i Ponyville, a także wszyscy dostojni goście. Witam was serdecznie na dekoracji naszych najnowszych bohaterów. Wszyscy oni w ostatnich czasach dali dowody bezdyskusyjnego męstwa i poświęcenia, a także niepokonanej przyjaźni. Zawdzięczamy im uniknięcie ogromnego kataklizmu, który mógłby już na zawsze zmienić kwestię. Trzykrotne hip hip hurra! Hurra! Ura! 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 Krzyknęła sala, aż zadrżały stropy. Księżniczka uśmiechnęła się i zeszła z Luną z podwyższenia. Zatrzymała się przy Fluttershy, a do jej twarzy podleciało nieduże wiśniowe pudełko okute złotem. Księżniczka otworzyła je czarem, odsłaniając 8 silnie błyszczących medali. Pierwszy wyleciał z pudełka, rozwijając swoją długą szarpę, która zawisła ponad głową zarumieniony Fluttershy. Order miał kształt złotego trójkąta, obramowanego srebrem, w którego każdym kącie był mały, bursztynowy symbol. Róg, skrzydło i podkowa. Szarfę tworzyły 3 zszyte pasy w kolorach zielonym, granatowym oraz błękitnym. Fluttershy, powiedziała księżniczka, za twoje zasługi dla królestwa nadaje ci najwyższe ekwestrańskie odznaczenie, czyli tarczę serdeczności. Ponowna eksplozja tłumu fotu, a Pegazica skłoniła się. Szarfa spoczęła na jej szyi, błyszcząc orderem. Księżniczka podeszła po kolei do każdego kucyka i wygłosiła to samo hasło przed udekorowaniem. Jednak kiedy przyszła kolej na smoki, Celestia uczyniła pauzę. Prawa Equestrii nie przewidywało medali czy orderów dla nie kucykowych sojuszników, dlatego nie możecie nosić na szyi żadnego z naszych odznaczeń. Jednak za radą i pomysłem mojej kochanej siostry ufundowałyśmy zupełnie nowy order, który będą po wsze czasy otrzymywać ci, którzy nie są kuckami,
a swoją działalnością pomogli w potrzebie naszemu państwu. Klacze Rogiery, oto pierwsi dwa kawalerowie Smoczej Tarczy. Powietrze, po raz już dziś nie wiadomo który, zadrżało od tupania i oklasku. Z pudełka wyleciały dwie czarne tarcze z wycięciem w obu narożnikach. Każda na fioletowo i zielono, czarnej szarpie. Zdawały się być wykonane z obsydianu lub nieznanego czarnego metalu, gdyż błyszczały i miały ostre krawędzie. Kształty nawiązywały do tarcz herbowych z ostrym dołem i posiadały dużą literę S na środku, przypominającą błyskawice. Luna wysunęła się naprzód i to jej czar zawiesił ordery na szyjach obu smoków. Jednego dumniejszego od drugiego. W końcu obaj od tak dawna czekali na takie uznanie i traktowali podobne oznaczenie jako coś niezwykle wartościowego. Na pamiątkę pierwszych kawalerów Smoczej Tarczy odznaczenie będzie miało ich kolory. Te wszystkie tarcze i questy symbolizują dosłownie was. Was, którzy odważyli się stanąć do walki w naszej obronie i ochronili nas przed nieszczęściem. Dlatego ten symbol najdoskonalej oddaje ducha tych wydarzeń i waszych szlachetnych dokonań. Oklaski, tupot, fanfary, wiwaty. A teraz, szanowni goście, powiedziała Celestia, zapraszam wszystkich na imprezkę, wrzasnęła Pinkie Pie i podskoczyła na 2 metry w górę. Wszyscy podążyli za nią ku sali balowej, skąd niemalże od razu po prostu trysnęły śmiechy i muzyka. Wszyscy, poza Ampem, który markotnie zaczął grzebać łapą w dywanie, westnął głośno i wlokąc się noga za nogą, udał się w kierunku balkonu. Na zewnątrz wciągnął orzeźwiające wieczorne powietrze. Przyniosło mu to ulgę, gdyż przesycony kucykowymi perfumami zaduch panujący w komnacie o mało nie rozsadził mu nozdrzy. Przewiesił przednie łapy przez balustradę i rozpostarł skrzydła, by trochę się przeciągnąć. Uderzał w coś miękkiego, co potem zachwiotało głębokim altem. Uważaj, olbrzymie, bo mnie zrzucisz z tego balkonu. Przepraszam, Celestio, mruknął Smok, składając powrotem skrzydła. Czemu nie bawisz się ze swoimi poddanymi? A czemu ty nie bawisz się ze swoim stadem? Spytała wesoła księżniczka, poglądając w dal, ale Ant nie oddaje mi tej radości, odwarkując odpowiedzi. To nie jest moje stado i tylko nie próbuj mnie do niczego przekonywać, bo decyzję podjąłem już dawno temu. Nie chcę tam iść, bo tylko będę sobie rozdrapywał rany bez sensu. Dobrze, szanuję twoją wolę, odparła pogodnie Celestia, a Ant wyczuł w tym podstęp. Księżniczka była coś zbyt radosna, jak na rozmowę o pożegnaniu. Takie chwile jakoś nigdy nie obywały się bez łez lub wzajemnych wyrzutów. I co? Tak po prostu pozwalasz mi odejść? Tak, przecież nie mam prawa ciebie zatrzymywać. Księżniczka wciąż patrzyła przed siebie, ignorując natarczywe spojrzenie smoka. Dobrze, zatem poproszę ciebie, abyś mnie odesłała tam, skąd przybyłem. Tak bez pożegnania? Bez zabrania swoich prezentów urodzinowych? Nieładnie. Proszę, zrób to, warknął Ant. A księżniczka posłusznie odeszła od barierki i kazała mu podążyć za sobą. Smokowi trochę ścisnęło się serce na myśl o zostawieniu w domu kołdry od Fluttershy, ale stłumił to w sobie. Przeszli do innej części zamku, pobliżu prywatnych komnat Celestii, skręcili jednak ku jednej z wież, gdzie po wąskich, krętych schodach weszli na górę. Ant cieszył się, że te wnętrze zaprojektowano dla kogoś tak rozsądnego jak Celestia, dzięki czemu on też jako tako dawał radę się poruszać. W końcu znaleźli się na szczycie. Wieża miała liczne, małe okienka pod sufitem, jednak o tak późnej porze światło zapewnić mogły tylko pochodnie. Pomieszczenie było ciasne i Celestia przykucnęła pomiędzy nogami Ampa, aby się zmieścili. Na podłodze leżało okrągłe lustro w kamiennej ramie, na której wyrzeźbiono małe, biegnące dookoła ramy jednorożce. Amp spojrzał na to zdziwiony i spytał, jak ma się zmieścić w tym portalu. Usłyszał tylko chichot księżniczki, dobywający się z okolic jego brzucha. Lecz kiedy tam spojrzał, nie ujrzał nikogo. Zamiast tego lustro rozbłysło, a w jego tafli pojawiła się jakaś postać. Początkowo niewyraźna, ale z każdą sekundą
nabierał ostrości, aż zmieniła się w śpiącego, brązowego szakala z wielkimi skrzydłami, złożonymi po bokach. Na pysku miał ciemniejszy ślad, na piersi krawat, a także czarne skarpetki na łapach. Spod warg wystawały długie kły żuchwy, o wiele za duże, by zmieścić je normalnie w ustach. Szakal miał na szyi wspaniałą, purpurową obrożę, a na niej zawieszone złote gwiazdki i kolokiewki, które w tym świecie świadczyły o niebanalnych zasługach. Upłat, powiedział wesoł Ant, czując rosnące wibracje serca, a zdziwiony szakal po drugiej stronie lustra otworzył zielone oczy. Upłat, kiedy zostałeś przewodnikiem stada? Taka obroża, gratulacje. Ant? Ant Dirtgaider? To naprawdę ty? Pytał zaspany Smog. Nie no, to ty. Jego oblicze stało się posępne, co zaskoczyło Anpa. Co jest, stary? Nie cieszysz się na mój widok? To sen? Spytał Upłat i ugryzł się w łapę. Tak, to tylko jakiś sen, Westnął z ulgą i spojrzał wyluzowany na Anpa. Gdyby to działo się naprawdę, to nie mógłbym rozmawiać z wygnańcem. Oj, nie gadaj pierdół, popatrz na to. Stanął na tych łapach i rozpostarł skrzydła, które nie mogąc zmieścić się w mojej komnacie, omiotły ściany. Ant powiedział wesoło, co? I co, frajerze? Teraz nie będziecie musieli już utrzymywać kaleki. Wow, przyznał brązowy smog, wyczyszczając oczy. Jednak nagle zwęził brwi i wskazał nosem na końcówki skrzydeł Anta. A tę część tęczowych piórek, to co to jest? Jakiś jebany karnawał? Jego ton stał się szyderczy i złośliwy, co bardzo zaniepokoiło czarnego szakala. One? To pamiątka po przyjaciołach, dzięki którym odzyskałem te skrzydła. Co jest złego w paru kolorowych piórach? Ja nie chcę nic mówić, Ant, ale wyglądasz jak... Wiesz, jakbyś albo zmienił płeć, albo co? Może mam ci teraz mówić... Amput? Przypis. Według mitologii egipskiej, taka była żeńska forma imienia boga Anubisa, w oryginale nazywanego przez Egipcjan Inpu, Ampu. Koniec przypisu. Roześmiał się, aż czarnemu czakalowi zjeżył się grzbiet. Odwal się od moich piór, Upłat. Twoje pióra na skrzydłach ci całkiem zbieleją, jak zobaczysz z bliska to, wskazał pazurem na wiszący na szyi liśniący order. Szakal tylko zerknął, a potem zakpił. A to za co? Zostałeś mi z tego jakiegoś tam miejsca, gdzie wylądowałeś? Stylowy, siakrę. Nie, głąbie, szczęknął wkurzony Ant. Takie coś ufundowano z okazji pokonania przeze mnie Lokaryny i Druda. Chyba kim oni byli, nie muszę ci już objaśniać. Pokonałeś Lokarynę i Druda? Fi, ty zawsze byłeś ciniasem i nawet kłamać się nie nauczyłeś. Oni zniknęli 2 miesiące temu, przenieśli się do jakiegoś innego świata. Ciebie tam nie było. Grrr, właśnie ruszyłem ich śladem i dzisiaj jej odgryzłem głowę, a jego hełm stał się teraz dekoracją lokalnego pałacu. Żałosne, Ant. No po prostu psiakrew żałosne. Niby jak teleportnąłeś się do tamtego świata? Niby jak odkryłeś ich ślad? Wyczułeś go? Nie ściemniaj. I w pojedynkę niby? Nie w pojedynkę. Ant miał ochotę rzucić się na lustro i roztrzaskać je zębami. Znalazłem tutaj przyjaciół i wspólnie pokonaliśmy... Czy to są ci przyjaciele? Ponad tobą? Ant zaskoczony spojrzał w górę i zamarł z przerażenia. Krzyżowe sklepienie komnaty pokrywał ogromny fest, przedstawiający szóstkę przyjaciółek wesoło bawiącą się na pikniku. Pinki skakała dookoła kraciastego koca, a Applejack połykała wielkim kęsem całe wsiasto, Rarity czesała w sobie grzywę, Twilight śmiała wraz z Fluttershy, a Rainbow unosiła ponad nimi i pokazywała coś w górze. Obrazek był radosny, kolorowy i nie miał w sobie nawet jednego ziarna powagi. A więc to tak, powiedział mściwie Upłat. Wędrujesz sobie w jakiejś pedalskiej i obrzydliwie lukrowej krainie. Stajesz bohaterem jakichś porąbanych, uroczych i tęczowych wronek. A teraz masz czelność prosić o powrotne przyjęcie do stada? Wiesz, Ant, ty dla mnie zawsze byłeś ciotą. Kiedy inni po zwycięskim rajdzie opijali cię krwią wrogów, ty wolałeś pisać wiersze. Kiedy były zapasy, to unikałeś ich, woląc strzelać się po wydmach i rozmyślać. I nigdy nie miałeś w sobie smoczej godności,
Nasza rasa jako jedyna stawiła opór nie dlatego, że pisała wiersze, ale dlatego, że była silna i bezwzględna dla wrogów. Teraz już wiesz, czemu nikt po tobie nie płakał, jak ciebie wygnano. Dlatego z całym szacunkiem odwal się od nas i zostań w tym infantylnym, słodziutkim świecie dla ciot. Powinieneś czuć się jak w domu. Anpa zatkało. Kilkakrotnie otwierał usta, ale za każdym razem wydobywał się z nich tylko odsuszony pisk. Jego serce biło z prędkością młota pneumatycznego, a gniew rozsadzał żyły. Upłacł, uśmiechnął się z satysfakcją i powiedział: no widzisz, nawet zrypostować się jak mężczyzna nie umiesz, a teraz wybacz, ale ten sen robi się głupi, chyba czas się obudzić. Obraz zamglił się, a potem Amp w lustrze ujrzał tylko swoją wykrzywioną z wściekłości kufę. Chciał wyrzucić z siebie potok przekleństw, ale jedynie zawył, krótko, ale treściwie. Nikt poza szakalem nie zrozumiałby gigantycznej ilości jadu, jaką zawarł w tym komunikacie. Cieszył się, że kucyki to ominie. Już skończyłeś? Spytała Celestia, pojawiając się na schodach. Amp skoczył i zatarasował sobą zejście na dół, obnażając kły, skazał wolną łapą na sufit i spytał wibrującym od gniewu głosem: co to jest? Czemu przyprowadziłeś mnie do tego lustra zamiast do przejścia? Oszukałeś mnie. To jest lustro, dzięki któremu nawiązałam z tobą pierwszy kontakt, odpowiedziała całkiem spokojnie Celestia. Zdobyła się nawet na delikatny uśmiech, co nieco zbiło Ampa z tropu. Jednak po paru sekundach odnalazł wątek i zjeżył mu się grzbiet. Wtedy tego nie było. Jak ukazałeś mi się śnie, to miałeś ponad sobą błękitne niebo. To lustro przyniosłaś tutaj dzisiaj, teraz, przed moją rozmową. Zgadza się, odpowiedziała Celestia, jakby chcąc go nagrodzić za odgadnięcie zagadki. Wiedziałaś, że jak oni ujrzą ten fresk, jak ujrzą ten świat, to mnie wykluczą jeszcze raz, że nie są w stanie znieść widoku czegoś takiego. Tak, wiedziałam. Nie chciałaś, bym wrócił do domu. Zdradziłaś mnie. Machnął łapą w jej kierunku, ale jej róg natychmiast rozbłysnął miodowo, a łapa zatrzymała się w połowie drogi. Księżniczka niewzruszenie odpowiedziała: och, tym razem tylko jeden z tych dwóch wniosków jest prawdziwy. Ant znowu zamilkł, przetrawiając tę wypowiedź. Gniew trochę odpuścił, więc zdobył się na żałosny ton. Dlaczego? Już wcześniej domyśliłam się, że twoja sfora nie przyjmie ciebie ciepło. Zawsze byłeś inny, a podczas pobytu u nas miałeś okazję poznać osoby podobne do siebie i rozwinąć twoją prawdziwą osobowość, którą dotychczas musiałeś tłumić w sobie. Nie było już odwrotu. Zresztą, przebywając tutaj, dałeś dowód, że nie jesteś jak inni przedstawiciele twojego gatunku. Tamto stado tak naprawdę nigdy nie było twoje, pomimo że wyglądacie podobnie. Ant westchnął i przyznał jej rację. Wniosek był dla niego ciężki jak kowadło, ale nie mógł dłużej wszukiwać samego siebie. Masz rację. Wziął głęboki oddech i odstąpił od schodu. A ja przepraszam ciebie całym sobą za ten wybuch. Jeszcze chwila i mogłem zrobić ci krzywdę. Nie mogłeś, zaręczam, mrugnęła do niego łobuzersko, a on uśmiechnął się w odpowiedzi. Ale muszę przyznać, że siłę masz chyba jeszcze większą od konia. Zatrzymanie twojego ciosu wymagało ode mnie pewnego wysiłku. Rozumiem w pełni, czemu tak podobasz się Lunie. Ups, udała zażenowanie, jakby wyjawiła jakąś tajemnicę. Antus zdrygnął się. Luna, ona, jak sądzę, ma wobec mnie jakieś oczekiwania. To możliwe. Na przykład, że zatańczę z nią na trwającej właśnie gali? O, pograniczy z pewnością. I w związku z tym powinienem udać się na dół czym prędzej. Z tym zdaniem w pełni się zgadzam. Zatem idę. An przygładził łapą włosy na grzbiecie i już chciał skoczyć na schody, ale jeszcze raz spojrzał na Celestię, która właśnie podziwiała malunek nad sklepieniem. Jeszcze raz przepraszam, to zostanie między nami? I tym freskiem, Celestia ponownie mrugnęła, a on całkowicie uspokojony zniknął w dole. Kiedy odgłos kroczących łap oddalił się, ruch Celestii rozbłysnął, fresk zniknął i zamiast niego przed jej obliczem stanęła szóstka przyjaciółek. Kucyki otrzepały się, a Pinki powiedziała szybko, próbując uspokoić wirującego Zeza. O rajciu, nigdy nie sądziłam, że być obrazem to takie trudne.
Teraz będę podchodziła do obrazu z większym szacunkiem, obiecuję. Wspaniałe zaklęcie, księżniczko, wypaliła rozemocjonowana Twilight. Kiedy tylko zgodnie z twoją prośbą ubiegłyśmy do tej sali, to nagle poczułam, że się unoszę, a potem była na suficie. Nie mogłam się ruszyć i tylko mogłam patrzeć. To było trochę straszne, ale wiedziałam, że to twoja magia. I potem z pełną fascynacją patrzyłam, jak Ant zauważa tego swojego byłego. Twilight zamilkła, szukając odpowiedniego słowa, a opowieść podchwyciła Rarity. To było absolutnie bezduszne z jego strony. Ten ignorant, ten prostak i nieokrzesany ham, wyśmiał naszego smoka za te kilka stylowych piórek. Przecież takie delikatne i małe detale świadczą o elegancji i smaku w doborze ozdób. Nie chciałabym mieć do czynienia z tymi smokami, nie mają pojęcia o dobrym stylu. Teraz odezwała się Fluttershy. Och, był bardzo niemiły, aż ciężko mi uwierzyć, że tak można potraktować swojego dawnego kolegę. Jakby nie miał serca. Przykro mi, że Ant nie może wrócić do domu, ale też nabrałam wątpliwości, czy to był jego prawdziwy dom. Ale Ant też dziś pokazał pazury. I to jak? Rainbow Dash unosząc się w powietrzu, uderzyła kopytem w okopyto. Przez chwilę wstrzymałam oddech. Jak się zamachnął, to aż poczułam ruch powietrza na twarzy. Chciałam wystartować i go odciągnąć, ale ten czar uniemożliwiał poruszanie się, ale on miał siłę, mógłby... Bałam się o ciebie, księżniczko, przerwała ja pyzek. To wyglądało groźnie. W sumie nadal nie wiem, czy go się nie boję, tak jak wtedy, pierwszego dnia. Na szczęście już po wszystkim, odparła pogodnie Celestia. On przeżył potężny szok. Prawdopodobnie drugi tak silny w życiu. Ma nieco gwałtowny charakter. To też wiedziałam, że tak zareaguje i pozwoliła mu się wyżyć. Wszystko było jednak pod kontrolą i jestem całkowicie pewna, że nie musicie się go obawiać, gdyż on tak naprawdę dla przyjaciół nie może być groźny. A jakby coś głupiego mu kiedykolwiek strzeliło do głowy, to po prostu go przytrzymajcie. Przecież to... że jesteście mniejsze nie znaczy, że nie umiecie się bronić. A teraz szybko, wróćmy na galę, załóżcie swoje szarpy. Jej ruch rozbłysnął ponownie, trzasnęło, a wszyscy znaleźli się w garderobie obok wielkiej sali balowej. Księżniczka poleciła, by szybko wskoczyły w swoje suknie i wróciły na salę przed Antem. Ledwo zdążyły wmieszać się w tłum tańczący kucyku. Ant zdyszany wbiegł do sali, rozejrzał się dookoła i wyłowił spojrzeniem Lunę, która jakby czekając na niego, stała obok podestu dla orkiestry. Miała złożoną długą suknię w kolorze granatowym, spiętą z przodu ozdobną zapinką w kształcie księżyca, a jej diadem oplatał czarny bluz. Na każdym kopycie nosiła szklaną, ciemnopurpurową bransoletkę z drobnymi, srebrnymi gwiazdkami. Spostrzegła go i dając brak zainteresowania, odwróciła nonszalantko wzrok. Ale Ant był za stary, by nie rozpoznać w tym gestu zaproszenia. Podszedł do niej i skłonił się, przykładając łapę do piersi. Moje pani, czy zechciałabyś? Oj, nie wiem, odparła Luna, zasłaniając twarz czarnogranatowym wachlarzem w księżyce i gwiazdy. Tyle ciebie nie było, że straciłam chyba ochotę do tańczenia. Chyba, że jesteś jakimś spektakularnym baletmistrzem? Nie, ja nie umiem tańczyć, odparł zażenowany Ant, robiąc nieszczęśliwą minę. Luna zaśmiała się, a potem podała mu kopyto. O, to dla mnie coś nowego. Jeszcze nigdy nie tańczyłam z kimś, kto tego nie umie. Ant delikatnie ujął jej kopyto, a potem wysilając całą swoją wiedzę i pamięć, starał się przypasować do aktualnie granej melodii. Szło mu strasznie pokracznie, ale Lunie musiało sprawić wielką przyjemność, więc ciągnął to dalej. Robili krok w lewo, potem w prawo, do przodu, obrót, zmiana trzymania. Potem ona szeptem kazała mu się objąć w pasie. Starał się to wszystko zapamiętać, ale ten kucykowy rytm nie przypominał niczego z domu. Księżniczka non-stop chichotała, aż w końcu szepnęła coś, co go nieco pocieszyło. To pewnie wina dysproporcji wzrostu. Jesteś dla mnie za duży. Może z Celestią by poszło ci lepiej? O tak, za duży. To musi być to. Wywalił język do przodu, kiedy Luna nieoczekiwanie zanurkowała pod jego ramieniem.
Orkiestra patrzyła nieco z podełba, ale ciężko było powiedzieć, czy na nieudolny próbanta, czy raczej na wesoło skaczące wszędzie i nieokrzesane kutyki z małomiasteczkowego Ponyville. W przeciwieństwie do dostojnych i dystyngowanych mieszkańców Canterlotu, ci najlepiej bawili się w towarzystwie Applejack i Pinkie Pie, które zupełnie nie przejmując się dworską etykietą, właśnie zorganizowały pociąg. Księżniczka na chwilę zarządziła przerwę, by napić się ponczu. Jej ruch rozbłysnął i pod ich pyski podleciały dwa kieliszki. Ant musiał się mocno skupić, by nie połknąć naczynia razem z zawartością. Na co dzień w ogóle nie używał szkieł, po prostu pił prosto z miski. Jednak na tak eleganckim przyjęciu nie wchodziłoby to w grę. A powiedz mi, Ant, powiedziała Luna, odsyłając kieliszki z powrotem. Co się tańczy w twoich stronach? Może nam będzie łatwiej nauczyć czegoś twojego, niż odwrotnie? U nas to, zawahał się, nigdy w życiu nie interesował się tańcem, toteż to pytanie wydawało mu się nieskończenie głęboko trudne. U nas to kiedyś widziałem taki jeden taniec, młoda suczka ubiera do niego takie powłóczyste szaty i bierze takie dwie tyczki połączone żaglem. Obraca się wokoło i tworzy z tego żagla wir wokół siebie. Łapami robi zmysłowe ruchy i wypina czasami brzuch. Ma mocny makijaż, a skrzydłami... Nie, przerwała mu Luna, mrużąc oczy. Co u was tańczy się w parach? O psia krew, pomyślał Ann, gorączkowo przeszukując wspomnienia. Głupio byłoby teraz wykazać się taką niewiedzą. I nagle, jest ratunek, kiedyś... Kiedyś widziałem występ takiej grupki smoków. Oni pochodzili z dalekiego kraju, nazwali to obrotową. O, nazywa się ciekawie, Celestio? Luna zawołała siostrę, a ta podeszła do Ampa. Mogłabyś pomóc naszemu szakalowi? Jesteś większa i będzie mu chyba nieco łatwiej pokazać to wraz z tobą. Bardzo chętnie, powiedz, co mam robić. Ant ujął nogi i zgarbił się strasznie. Położył łapę na grzbiecie Celestii, a ona mu kopyto na ramieniu. Ogony zwrócili w lewą stronę. Gdyby mieli je dłuższe, to by się zatknęły ze sobą. Ant powiedział głośno. Orkiestra, proszę o... jak to się mówi? Na dwa, czy jakoś. Muzycy wymienili litościwe spojrzenie i zagrali skoczne. Wystarczyło, że Ant pomyślał o następnym ruchu, a księżniczka bezbłędnie go wykonywała. W efekcie to wyglądało tak, jakby to ona go uczyła kroków, a nie odwrotnie. Kręcili się dookoła sali i równocześnie obracali wokół własnej osi, kiedy Ant był plecami do środka, ich ogony unosiły się ku górze i zwracały w jego lewo. Kiedy na skutek obrotu zmieniali się miejscami, to ogony wędrowały w jej prawy dół. Co cztery kroki Ant mocno przytulał do siebie księżniczkę, a ich głowy odchylały się od siebie. Przednimi nogami niemalże wciskali się sobie pod brzuchy. Tak więc obroty były teraz bardzo szybkie i niezwykle ciasne. Za każdym razem, jak to im wychodziło, rozlegały się oklaski i tupania. W końcu zmęczyli się, podlał się strumieniami z ich uśmiechniętych twarzy. Ant pokłonił się do ziemi, a księżniczka dygnęła delikatnie. Ponowne tupania zagłuszyły szept smoka, który usłyszała tylko Celestia. Jeszcze raz proszę o wybaczenie, nigdy więcej nie zwątpię w twoją mądrość. Księżniczka nie odpowiedziała, uśmiechając się pełnym majestatem. Jednak najbardziej zachwycona występem zdawała się być Applejack. Patrzyła na obrotową z otwartymi ustami i kiedy taniec dobiegł końca, szturchnęła Twilight, spytała. Pamiętasz to dobrze? No, chyba tak, odpowiedziała czarodziejka, niepewna do czego zmierza farmerka. Umiałabyś to mi opisać i narysować? To był szukała właściwego słowa, najbardziej elegancko-wiejski taniec świata. Ani te nudne kiwania się dworskie, ani proste wirowanie na rodzinnym weselu w stodole. To było coś soczystego, jak dobrze wypieczone ciasto. Nie jest to zwykły cukierek, ale i niewypieczony tort. Dobrze, chyba rozumiem, odpowiedziała szybko Twilight. Narysuję ci to w domu, to się nazywa rustykalny. Applejack wbiła w nią zaskoczone spojrzenie, dziwiąc się, że coś wiejskiego może mieć tak trudną nazwę. Przyszedł fotograf i poprosił udekorowanych bohaterów, by stanęli obok księżniczek. Luna i Celestia zapozowały
na tle dwóch nowych witraży, które kucyki dostrzegły dopiero teraz. Stylem nie różniły się od swoich poprzedników, jednak sceny musiały powstać ledwo dzisiaj. Na lewym pokazany był lecący ant, który rozrywa pazurami skrzydła czarnej smoczycy. Co ciekawe, te skrzydła były dziwnie wypukłe. Jakby nie wykonano ich ze szkła, a wsadzono tam coś innego. Z prawdziwymi piórami. Drugi witraż przedstawiał druda, otoczonego kolorową poświatą, która dobywała się z klejnotów sześć przyjaciółek, ukazanych w dobrze znanej z poprzedniej witraży formie. Dodatkowo obok stał uradowany Spike, podnoszący ręce ku górze. W tym witrażu hełm demona też zdawał się być trójwymiarowy i metalowy. Miał też pęknięcie z przodu. Nie trzeba było wielkiej domyślności, by odgadnąć, do czego Celestia wykorzystała zdobyczne trofea wojenne. Wszyscy prawie aż zaczęli lewitować z dumy, widząc te dwa okna. Fotograf ponaglił towarzystwo, by się ściśniło pod witrażami. Latershaj próbowała zniknąć, ale Rainbow ją złapała i przyniosła pod same nogi Celestii, gdzie Pegazica zdała się ostatecznie ustawić. Ant jako największy stanął z tyłu na On Face i rozpostarł skrzydła, obejmując obie strony kadru. Zrobili zadowolone miny. Luna uśmiechnęła się kochliwie do Anta. Rainbow zmrużyła oczy z zacięciem, a Spike wypiął pierś, by było bardziej widać jego order. Uśmiech Pinky mógłby w pojedynkę stać się bohaterem dowolnej fotografii. Błysnęło, utrwalając tę chwilę na wieki.